pani to uważa. Ciotka Anna, Antek. My tu, proszę pani, mieszkamy sprzed wojny. Naprawdę? No chyba. Ciotka, proszę panią, zaraz przyjdzie. Wszędzie zabawki. Tak. Czy pani jest może panią Grudzecką z obozu? A mówili, że pan nie żyje. Widzisz, że jednak żyje. To niedobrze. Co niedobrze? Czy żyje? Nie, nie to. Tylko co teraz panią zrobimy? Prawda, proszę panią, że pani mąż zginął w powstaniu? A ciotka Anna opowiadała nam, że pani córka Marysia... Czego pani płacze? Przecież Marysia żyje. To pani nie wie? Zachorowała, zabrali ją do szpitala. Gdzie ją zabrali? Do jakiego szpitala? Tego to ja już nie wiem. Może będzie ciotka wiedziała. Maria Grudecka. Jest. Jest taka. Tutaj w szpitalu? Ale skąd? To przecież wojenny spis. Ale ja pani zaraz dokładnie powiem. Przybyła do szpitala 5 października w roku... Ale teraz? Gdzie ona jest teraz? Jak tu można urzędować? Same popalone księgi, bądź tu mądry. Jest. Adoptowana przez inżyniera Marka Rogowicza i jego żonę Janinę. Zamieszkały w Łomiankowska 82. Marysia, moja Marysia. Nie bój się, kochanie.
No nie bój się, no nie bój się. Jak ona chce. Uspokoiła się nareszcie. Tak, wszystkie te przeżycia odbiły się teraz na jej zdrowiu. A przecież tak dobrze wygląda. Gdyby była chora... Trudno, nie będę pani ich przekonywać. Jej wygląd sam świadczy o tym, jak o nią dbamy. Marysia jest pod stałą opieką lekarską. Nie, nie, to niemożliwe, żeby była chora. To nieprawda. Marysia była bardzo ciężko chora. A ja ją przywróciłam do życia, dając jej swoją krew. Ale ja jestem jej matką. Proszę pani. Dziecko pani nie pamięta. Nie boi się pani. Ona się nie boi? Co pani mówi? Tak, boi się pani. Przecież sama się pani o tym przed chwilą przekonała. Marysia ma u nas spokój i opiekę. Przecież pani jej tego dać nie może. A poza tym, jakby to pani powiedzieć, tylko dzięki niej jesteśmy szczęśliwi. Ja też mam prawo do szczęścia. Przecież to moje dziecko. Ja mam prawo mieć moje dziecko przy sobie. Janeczko, dzień dobry. Pozwól na chwilę. A jak tam Marysia każe? Przyszła matka Marysia. Marysiu, Marysiu! To pani! Ja! Chce pani znowu przestraszyć dziecko? Niech pani się uspokoi. Możemy porozmawiać, tylko spokojnie. Jestem Rogowicz. No nie, no nie płacz, no nie płacz, moja dziecinko. Mamusia jest przecież przy tobie. Kochana. A ona już tutaj nie przyjdzie. Nie, 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 nie. Teraz Marysia będzie spała. Dobrze? Kochani, no śpi, no śpi. Dobrze ci tak? Proszę, jak pani uważa. Dziecko jest pani, ale zwracam jeszcze raz pani uwagę, że ono jest chore. Do nas się przyzwyczaiło, a nie wiadomo, czy pogodzi się z tą myślą, że pani jest jego matką. A mojej żonie proszę się nie dziwić, że się tak zachowała. Jesteśmy przeczuleni na punkcie Marysi. Własnego dziecka nie mamy, a nie jesteśmy już tak młodzi. Bardzo jestem państwu wdzięczna za opiekę nad Marysią, ale ja mam prawo do niej. Proszę, prawo jest po pani stronie. Jeśli pani chce dziecko zabrać, proszę. Ej, ciotka, co to za nowe porządki? Wiesz, to wróciła ta Grudecka. Nie ma się gdzie podziać. Co ciotka powie? To ona żyje. Była tutaj rano. Trzeba jej dać pokój. Ano, pewnie. Pewnie. Tylko tutaj trzeba jeszcze poprzestawiać. Ale ja to zrobię kiedyś po fajrancie, jak już skończę w korytarzu. No, daj no ciotka coś zjeść, bo nie mam czasu. Zaraz, zaraz. Nie pali się. Babcia Rosyp! Babcia Rosyp! No jak tam? Znalazła pani Marysię? Pani Grudecka? Julka, a ty do kogo? Nie do ciebie. Cóż cię tu przygnało o tej porze? Ej, nie ciotka. Całą drogę idę i myślę, czy powiedzieć. No co się stało, gadaj. Ale jak powiem, to sobie ciotka pomyśli. Nie zawracaj głowy. Zawaliło się u nas. I nie mam gdzie spać. No to fajno. Zostaniesz razem z nami. Ja bym chciała. Naprawdę? Tylko jak ja was pomieszczę? Przecież ma przyjść ta Grudecka. Pani Grudecka, prosimy do środka. Ja tam już trochę porządku zrobiłam. Myślę, że pani będzie zadowolona. Dziękuję. Gdzieś ty się pętał po nocy? Nie znalazła córki.
Może pani spocznie. To może żebyśmy poszli, co? Co wy na to? Ano, biedna kobieta. Jak sobie wypocznie, nabierze sił, to może zapomni. Nie można jej tak samej zostawić, jeszcze sobie co zrobi. Babskie gadanie. Zostawcie ją w spokoju. Jak cię wyplatę, to jej ulży. Widzicie, jaki to mądry chłop się znalazł. Oni wszyscy tacy sami. Jaka to rezolutna moja panna. A może byśmy tak popatrzyli, czy nas nie ma w łóżkach? Strasznie jestem zmęczony. Przygotuj, ciotka Wyrka. A jutro, moja panienko, idziemy razem do roboty. Widzicie, jak mną komenderuje? Taki ważny, jakby sam Warszawę budował. Co to jest? Mapa. A te krzyżyki? Te krzyżyki oznaczają, że w tych miejscach trzeba skontrolować, czy przewody gazowe nie są zniszczone. A te kwadraciki? Kwadraciki to reduktory. To są takie studnie, do których ja muszę włazić. A po co ty musisz włazić? Przecież ty jesteś inżynier. Widzisz, jeszcze jest bardzo mało ludzi do roboty. Dlaczego jest mało? Bo dużo ludzi zginęło. Dlaczego dużo ludzi zginęło? No bo widzisz... A teraz ja ci będę zadawał pytania. Kochasz ty mnie? Ja ciebie bardzo kocham. A dlaczego? Bo ty jesteś mój tatuś. A po czym ty to poznajesz? Bo ty jesteś dobry dla mnie. A dlaczego dobry? Bo ty mi kupujesz prezenty, zabawki. No, no, no i co jeszcze? No? No po czym poznajesz? A widzisz, że nie wiesz. Nie wiesz, dlaczego jestem twoim tatusiem. A widzisz, że nie wiesz, dlaczego jestem twoim tatusiem. Widzisz, nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz. Widzisz, że nie. Co ty z nią tu wyprawiasz? No przecież bierze i rusz, koć. Idź, idź, przejdźcie trochę po ogrodzie, tylko nie biegaj. Posłuchaj, z Marysią nie jest tak dobrze. Ja się naprawdę zaczynam obawiać o jej zdrowie. No, no powiedz, co o tym sądzisz. Wiesz, ostatnio wiele myślałem o Marysi, o nas obojgu, o Elżbiecie Grudeckiej. No po co w to mieszać Grudecką? Minęło już sporo czasu, jak tu była po raz pierwszy, nie dają sobie znaku życia. Widocznie nie zależy jej tak bardzo na córce, jak nas zapewniała. Jesteś tego pewna?
Pani Elżbieto? Pani kogoś wolała? Co się tutaj stało? Nie, nic, nic. O! Niezjedzony. Kto to widział? Trzeba jej, żeby żyć, chociażby trochę. Zjem później. Gotowe. No teraz przynajmniej można odetchnąć. Oj, nie bardzo. Dalej. A co się tu znalazło? Mało. Pokaż. Co to za harmider? O, cośmy znaleźli. To pewnie pani Elżbiety. Niech pani patrzy, pani Elżbieto, to na pewno pani. Mój Co się tu pętasz po nocy? Co się tutaj dzieje? O, kawaler sobie przypomniał, gdzie mieszka. Chodź no tutaj, chodź, 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 chodź. Ciotka to ani żyć, ani zarobić nie daje. Co się stało, tatku? Do szkoły mnie posyła. A ty nie chcesz? A po co mi szkoła? No przecież musisz nauczyć się czytać, pisać. Czytać to ja rozumiem. Rachować też. O! 38. Co to znaczy 38? 5, a 9, a 8, a 7, a 9, razem 38. Ale to nie wszystko, mój mały. Musisz nauczyć się historii, geografii. Dlaczego nie chcesz? A kto będzie zarabiał? Przecież trzeba żyć. Zarobić nie jest tak wcale łatwo. Dobrze się trzeba nabiegać, nakrzyczeć. Tak, tatku. Ty musisz iść do szkoły. A ja muszę pracować. Ja muszę pracować, tylko co ja mogę robić? Przecież ja nic nie umiem. Ależ pani Elżbietu, co też pani? To nawet nie wypada, że pani gdzieś tam... Bardzo będę wdzięczna, jeżeli mi pani pozwoli sobie pomóc. I tak już jestem dla was ciężarem tyle czasu. Jej, niech pani nie opowiada. A o córeczce nie ma pani wiadomości? Ola Boga, ale to ciężko. Nie, głupstwo tam sobie radzę. Gdzie, gdzie? Rachunek, adres? Tak nie może pani iść między ludzie. Pani zaczeka. Zgadza się. Pieniądze otrzyma pani w kantorku. Drugie drzwi na lewo. Elżbieta! Mój się bogaty.
już ludzie już dawno pochowali. Kiedy wróciłaś z obozu? Historia. Musisz mi wszystko opowiedzieć. Co robisz? Jakie masz plany? Masz jakie zajęcie? Czekaj, niech pomyślę. Pardon, Zosiu, siódemka płaci. Już lecę. Poczekaj na mnie, zaraz wracam. Będę miała coś dla ciebie. Nie bój się. Tylko śmiało, tylko pewnie. No zobaczysz, pójdzie ci jak płatka. Zrobi się to, będzie z niej pociecha, panie Edwardzie. Grunt to trochę dobrej woli i uroda. Tylko trzymaj fason. Umówmy się, jesteś córką jakiegoś magnata. Papuś był prezesem banku, a albo taki magnat od ziemi, jak to się taki nazywał? Ordynat Michorowski. Ojej, jakie śliczne nazwisko. O, niech pan tak na mnie ciągle nie patrzy, bo wszystko upuszczę. Niech pani na nią napisze kawę i mleko. Ordynat Michorowski, niezłe, co? To się będzie gościom podobać. Raczej ona. Czuję, że będzie miała wielkie powodzenie. Aha, już się panu podoba. To niech pan nie próbuje tak jak zawsze, bo tym razem wydrapiemy panu oczy. Kawa, mleko. Dobry. Jak się bawię, panie Edwardzie? Dzień dobry, droga krabiarko. No jak pani służy nasza piękna jesień? Tyle razy prosiłam, żeby pan mnie nie tytułował. Czarna kawa. Teraz jestem zwykłą kelnerką. A nie dbam, droga krabiarko, o te dzisiejsze czasy. Ale jakoś pan się w nich dobrze czuje. Temu gościowi trzeba usłyszeć szybko i sprawnie. Zawsze herbata, biszkopt, woda sodowa. A wie pani, że pani bardzo dobrze wygląda. Zostały wywali? Tak, to wielki człowiek, Cezary Krogulski. Powiedziałbym nawet, że pani bardzo dobrze wygląda. A cóż on robi, że jest taki wielki? Nic nie robi, ma forsę i to wystarczy. Ojej, pani z obozu. Proszę, niech pani siada. No, na chwileczkę. Zrobi mi pani wielką łaskę. Wiele pani musiała wycierpieć. No, człowiek, który nie cierpiał, nie rozumie, co to jest cierpienie, ale ja rozumiem. Dziękuję panu za współczucie. No, przecież to ludzkie, to bardzo ludzkie. No ale teraz życie stoi przed panią otwarte, jak brama ogrodu, tylko wejść i żyć szczęśliwie. Żeby sobie powytować tam te straszne lata. A jedno niech pani pamięta. Od społeczeństwa niech pani się niczego nie spodziewa. Wszystko trzeba zdobywać własnymi rękami. Ładne ubranie, wygodną willę, ogród, gdzie by biegały. Czy pani ma dzieci? Nie, ale to byłoby piękne. Ogród, gdzie by biegała, to byłoby bardzo piękne. No, to się może spełnić. Jak, proszę pana? Jak? Jak? Widzi pani wszędzie pieniądze, pieniądze, pieniądze. Tak, pieniądze. Nawet pan sobie nie wyobraża, jakbym ich potrzebowała. Nie dla siebie, ale... Przepraszam. Wyciągnąć. Ona dała tylko 60 miękkich. Ale za mało. Mówiłem 80 i kwita. Pan uważa, ona już dużo daje. Nie trzeba przeciągać struny. Proszę, dwie herbaty, małą kawę. Tylko szybko, szybko. Tempo, tempo. Słuchaj, Zosiu, czy ty masz kiedy wyrzuty sumienia? Wyrzuty nie. Na szczęście nie. No jeszcze jedna herbata. Nic nie rozumiesz. Rozumiem, rozumiem, tylko nie mam na to czasu. Ciotka, szybko jeść. Widziałaś, jak się ta grudecka oporządziła? A
A jak ona już długo jest pod tym jeleniem? A już chyba te 3 miesiące. Coś jej się za dobrze powodzi. A jak ciotka myśli? Ona to uczciwą pracą zdobyła? Uczciwą czy nieuczciwą, ja tam nie wiem. Musiało się jej jakoś poszykować. A muszę ci coś powiedzieć, że mi się to wcale nie podoba. Bo ty zawsze we wszystkim widzisz tylko najgorsze. No bo jak? Zamiast wziąć się do uczciwej pracy, to ona poszła na lekki chleb. Zobaczyć, ciotka, że to się dobrze nie skończy. Tak, a co miała robić? Z głodu zdychać? Do Wisły się rzucić? Co ciotka gada? Nie mogła wziąć jakiejś innej pracy? Mało teraz ludzi potrzeba. Praca jest dla wszystkich. Tak, a czemu się jej nie pomógł, mądrala? Ech, wy baby zawsze ze sobą trzymacie. A ja mówię tylko swoje. Nie wierzę w jej uczciwe zarobki. Musi robić jakieś lewe kanty albo... Pani Grudecki? Poczekaj, no chłopcze. Ja miałam tylko oddech. No dobrze, dobrze. Ale oprócz tego możemy z tobą jeszcze chwilkę porozmawiać, prawda? No chodź, chodź, nie bój się. Chodź. Coś ci się przecież za tę drogę należy. A niedzielna taksa liczy się podwójnie. A nie potrójnie? Potrójnie. Masz. Proszę. Dziękuję. Czekaj, no. Gdzie mieszka pani Grudecka? U nas. To znaczy gdzie? Na Jasnej. No przecież tam wszystko zburzone. No tak, zburzone, ale nie całkiem. Jakoś się mieszka. Trochę się naprawiło i już nie zacieka. I tam mieszka pani Grudecka? No mieszka, co ma robić? Cicho, nie hałasujcie tak, ledwo co zasnęła. Mamy chorą Marysię. Co wy tu właściwie robicie? To przysłała Grudecka. Dla Marysi? Czego ona znowu od nas chce? Ta pani nowa sukienka jest bardzo ładna, ale czegoś nie brak. Jeśli pani łaskawie przyjmie. Tak pięknej róży nie można nie przyjąć. Dziękuję pani. Zamarkowała pani. Tak, dziękuję pani. Jesteś w niej zakochany, co? Przesadzasz. Jesteś wścibski, mój Cezary. Ja to widziałem. Ja mam dobre oczko. Trochę za dobre. Ej, lubię cię, bo jesteś niedolęgany. Ja? Kto jest właścicielem tego lokalu? Połóż to z powrotem. Przed wojną miałem proces, który mógł się skończyć dla mnie fatalnie. O, tam przed wojną. A przypominasz sobie?
bardzo dobrze dla mnie świadczyłeś, bardzo. A co mnie to kosztowało? Do śmierci ci tego nie zapomnę. Nie potrzeba ci wspólnika do lokalu, Edziniu? Nie, 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 doskonale daję sobie radę. W ogóle daj mi święty spokój. Naprawdę ci nie potrzeba? No, zastanów się, mój maleńki. Słuchaj, ja potrzebuję. I to jest najważniejsze. Naprawdę, bez byków? A tu ma być co? A jakoś sobie będę. Komu oddałeś paczkę? Panu Rogowiczowi. I zaraz odszedłeś? Nie, pan Rogowicz mnie zatrzymał. Dał mi pieniądze za fatygę. Kazał panią pozdrowić. I nikogo więcej nie widziałeś? Nie. A takiej małej dziewczynki nie widziałeś? Owszem. Jak ona wygląda? Zdrowa? Zdrowa? Dlaczego ma nie być zdrowa? Wiesz, to jest córeczka Rogowiczów. Ten mi się najbardziej podoba, kudłatek. Słodki, prawda, mamusiu? Prawda, kochanie? Leż grzecznie, Marysieńko. Zaraz wracamy. Uspokój się, nie denerwuj się. Przecież nie ma powodu. To, że dziecko upodobało sobie podarunek od matki. Matki. Tak, matki, Janko. I na to nie ma żadnej rady i musi się zrozumieć. Wiesz, przyszło mi na myśl, że gdyby ten chłopak powiedział, że Marysia jest chora, to ona by tu mogła przyjść. A to by było bardzo niedobrze. Może ją odwiedzisz i uspokoisz? Masz rację. Oj, dziękuję, pani Elżbieto. Śliczna. Antek! Patrzcie, co dostałam od pani Grudeckiej. Ładna, no nie? Nareszcie będę miała kieckę na niedzielę. Jaka modna? Dobry. Bardzo dobry gatunek. Prima. Zamykać. Co jest? Co się z wami przed chwilą stało? Aha, ja już rozumiem. Ty myślisz, że ta suknia nie dla mnie? Potrzymaj mnie. Zaraz zobaczysz, oko ci zbieleje. Ty sobie myślisz, że ja nie potrafię nosić takiej sukienki? Daj no to. Nie dam. Antek, tylko ty ze mną nie zaczynaj. Powiedziałem, nie dostaniesz i już. Antek! Głupia gęś jesteś. Powiem ci, o co mi chodzi. Taką suknię ty byś mogła nosić, ale nie tej, nie teraz. Na pewno byłoby ci w niej do twarzy. No więc po co to gadanie? Jej łatwo. Pospekuluje w knajpie i ma. No ty co, mój panie, nie spekulowałeś. Ale za Niemca, rozumiesz? Za Niemca. Oj, zostaw ją, Antek. Wiesz, co przeszła. Ciebie tak nie męczyli jak ją. Więc właśnie dlatego nie wolno jej spekulować. No, klać sweter, bo mi się zaziębisz i wykitujesz. Proszę pan pozwoli. O, widzisz, coś narobił? Proszę, niech pan siada. Widzę, że ten młody człowiek zanadto się uniósł. Pani pracuje w kawiarni? W knajpie. No to jest oczywiście przejściowe zajęcie. Chyba wszystko jest dzisiaj przejście. Nie, nie wszystko. To zależy od rodzaju pracy. Znalazłam tam życzliwych ludzi, to chyba ważne. Tak, to ważne. Ale ważniejsze jest to, aby wszyscy ludzie mogli się do pani życzliwie odnosić. Proszę mi wierzyć, tylko uczciwą pracą można sobie zdobyć szacunek i miejsce w społeczeństwie. Przepraszam bardzo panią, ale ja tu właściwie przyszedłem
Pani wie, Marysia jest... Tak, wiem. Jest zdrowa i dobrze się czuje. Bardzo się ucieszyła niedźwiadkiem. Może pani być spokojna. U nas Marysi będzie zawsze dobrze. Pani Grudecki, nic nie mówiłeś, że Marysia jest chora. Nie. I nic jej nie mów. Kapuję. A czy z nią naprawdę tak jest źle? Tak. Proszę. Bardzo mnie pan potępia, panie Antoni. Pani Grudecka, niech się pani na mnie nie gniewa, ale powiem, co myślę. Ta buda to wcale nie jest dla pani zajęcie. Tak, spekulacja, handel. No właśnie. Ale co ja mogę innego robić tam przynajmniej? Wiem. Chcę pani powiedzieć, że pani tam zarabia. Ale to nie jest wszystko, pani Elżbieta. Niech mi pani powie szczerze. Czy pani jest zadowolona? Takie życie nie może dać zadowolenia. A i dziecka też nie powróci. Na radość trzeba sobie w życiu zasłużyć. Niech pani popatrzy dookoła, jak się ludzie ku lepszemu garną, a pani? Trzeba o tym pomyśleć, pani Elżbieto. A o pracę niech się pani nie martwi, znajdzie się. Dobranoc. Stan jej niestety jest bardzo poważny. Jeśli temperatura nie spadnie w ciągu najbliższych paru godzin, to niestety trzeba się liczyć z najgorszym. Niech się pan ją ratuje, panie doktorze. W tej chwili najważniejszym naszym zadaniem jest zastosowanie tych zastrzyków. Muszę jednak państwa uprzedzić, że mogą być trudności przy zdobyciu tego lekarstwa. Trzeba szukać. Czekam więc na telefon. Tymczasem do widzenia. Czy nie należałoby zawiadomić Grudeckiej? Marku, lekarstwo. Tak. Masz rację. Udała się panu ta sztuczka, nie ma co mówić. Przepraszam pana. Kto brał forsę na łapówki? Kto mówił, że ma chodzić? Kto? Pan czy nie pan? Bardzo przepraszam. Tak, 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 rozbarasz pan teraz ręce. Na dwa dni przed terminem, a pan się mi zburzał knajpę. Przepraszam, ale nie wszystko dziś można załatwić za pieniądze. Nic pan nie poradzi. Oni tutaj chcą coś stawiać. Czuj pan już dobrze. Idziesz się pan, że zwrotu forsy nie żądam. Kretyn, cholera. Czekaj pan. Za tę forsę musimy pan coś zrobić. Po całej tej sprawie, sza.
Szkrogulskiemu ani słowa. Bardzo chętnie. Dla pana? Proszę bardzo, drobiazg. Ja pana doskonale rozumiem. Tylko niech się pan nie denerwuje. Przepraszam. To ja pana przepraszam. Proszę pana, panie Edwardzie, mam do pana ważną sprawę. Proszę bardzo. O, Tadzio, piwo, dwie kanapki. Jakaś na panią Elżbietę? Ja mówiłem, jest pan. Zrozumiał pan za każdą cenę. Ryzykowna sprawa, no dziś nie wszystko można dostać za pieniądze. Ale ja się postaram. Proszę, niech pani czeka. Ma pani? Jeszcze nie. Tatku, jak tyś się o tym dowiedział? Bo ja tam zachodziłem. Dlaczego nie powiedziałeś mi wcześniej? Co tu? Skład apteczny? Wszyscy do Cezarka i Cezarka. Sługaj na Cezary. Chcesz być moim wspólnikiem? O, a to zupełnie co innego. Widzę, że mój Edziunio zmądrzał. No, bardzo się cieszę. Tu jest umowa o naszej spółce. Podpisuj. Tam to będziesz miał zaraz. No w porządku. Wpisz tylko jeszcze, że forsę wpłacisz w ciągu doby. O, boisz się, Cezarka. Już ja ciebie znam. Pisz. Wpłata do 12. Słuchaj, czy ty masz? Nie, nie mam. Masz! To zależy. Ba, u niego zawsze zależy. Spryciarz. No i co, proszę pana? Zaraz powiem. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Jeszcze czekasz? U nas trzeba mieć cierpliwość, dużo cierpliwości. No, co ty na to? Ten lobus jest niepoprawny. Ach, u nas wszystkie tym wypędzi. Dziękuję panu, bardzo panu dziękuję. Chodź, chodź, chodź. A o naszej umowie proszę pamiętać.
pan Grudecką? Przecież sam ją pan zwolnił. No zwolniłem, ale już trzeci dzień jej nie ma w lokalu. Doktor powiedział, o ile gorączka nie powróci, to będzie dobrze. Dobrze. Nie zauważyłeś, że Grudecka teraz jakby odżyła? Mogłaby już nareszcie rzucić tę knajpę. Dawno by to zrobiła, tylko jej nie chcą puścić. No chyba. Za dobre jest dla nich. A ty na nią nie wygaduj. Dziecko chciała odebrać, więc na nią pracowała. Pracowała? Ładna mi praca. A ty byś poszła do knajpy? Chyba z tobą. No widzisz. Tylko, że ja bym nie poszedł. Mam co innego do roboty. Ale czasami to chyba można, nie? Nie, siostro. Najpierw wyrychtuję mieszkanko, a potem... A co potem? A potem trzeba będzie pomyśleć o łożenku. Ja już sobie nawet kogoś przyuważyłem. A to fajne, bo ja też. No, kiedy tak, to jadę do roboty. Zupełną rację. To wszystko, co chciałam panu powiedzieć. Dopiero rok po wojnie. Dużo jeszcze balaganu i dlatego tak jest. Ale to się poprawi. Dobrze, że pani sama się o tym przekonała. Dobranoc. Dobranoc pani. Julka! Julka! Co się tu czujesz pomocy? Daj jej spać! Wiecie? Z Grudecką na moje wyszło. No. Rzuciła jelenia. Julka, słyszysz? Idę, idę. Ale nie teraz. Zaczekaj do rana. Do czego mnie budzisz o rana? Edziu!
Jest tam po! Jest na pewno, bo zamknięto od wewnątrz. Proszę otworzyć! Tu komisja budowlana. Wzięli się na sposób. Ale nic im to nie pomoże. Niech pan sprowadzi milicjanta. Dobrze. Otworzymy ten lokalnik. Rogowicz pisze, że Marysia jest teraz w górach, w internacie. Już zupełnie zdrowa. A tutaj brawo, tatku, masz tylko 3 trójki. A to przecież pani zasługa. Mi się zdaje, że pani przed wojną to była nauczycielką. Prawda, że zgadłem? Nauczycielką. Proszę być zupełnie spokojną. Nie powierzyłabym pani pracy, której nie potrafiłaby pani wykonać. Tutaj dla tych najmłodszych nie potrzebujemy nauczycielki z dyplomem. Wystarczy miły, dobry człowiek. I dlatego postarałam się panią zatrzymać. Proszę. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, dzieci. Przyjechała do nas nowa wychowawczyni, pani Grudecka. Pani będzie prowadziła z wami zabawy i będzie was uczyła. Proszę bardzo, żebyście były grzeczne i słuchały jej. Proszę, niech pani zaczyna. Do widzenia, dzieci. Do widzenia, pani. Musimy się teraz poznać, moje dziewczynki, prawda? Powiecie mi, jak się nazywacie. Która z was sama powie mi, jak się nazywa? Krysia Romanowska. Ania Jóźwiaków. Ania stawia. Marysia Wiesz, Marysiu. Niech pani przy mnie usiądzie. Bardzo lubię, jak pani jest przy mnie. A dlaczego chcesz, żebym siedziała przy tobie? Bo ja panią bardzo lubię. Jestem bardzo szczęśliwa. Marysia lubi mnie, mój tadziku. Opowiadam jej o tobie, że dobrze się uczysz, że jesteś grzecznym i miłym chłopcem. Teraz poszła razem z dziećmi na spacer. Dlaczego Marysia nie na spacerze? Powiedziałam pani przełożonej, że mnie boli głowa.
a mu wcale nie boli. To Marysia skłamała? Tak, bo chciałam z panią zostać. A to dla pani. No przecież ty to bardzo lubisz. Ale panu więcej. A wiesz, Marysiu, że ja też mam coś dla ciebie. Dla mnie. Dla ciebie, kochana. Taki sam, jaki dostałam od mojej mamusi. Uważam to po prostu za nieporozumienie, które należy naszym władzom wyjaśnić. Słucham panią, pani Elżbieto. Niestety, proszę pani, to prawda. Pani mówi poważnie? Tak, to prawda. Nie śmiem i nie mogę dociekać powodu, które skłoniły panią do pracy w takim lokalu. Przebywania w towarzystwie osób poszukiwanych przez prawo. Ale nie wolno mi pani zatrzymywać, skoro pani sama potwierdziła treść tego ohydnego listu. Mimo całej sympatii, jaką mam dla pani. Pójdziemy jutro na spacer. Pójdziemy na spacer jutro wszyscy troje. Dobrze? Thank you.
pani przyjechała? A gdzie Marysia? Została. To niedobrze. Widzi pani? Jaki zamka majster. Wszystko ponaprawiał. Gaz też mamy. Teraz ma pani pokój ekstra klasa. Ten bujak to sam przytaskał. Będzie pani wygodnie. Pewno pani głodna. Pytra się coś dla pani. Tra na gazie, to szybko. No tatku, idź spać. Ale ja pani chciałem coś przygotować na kolację. A nie, dziękuję. Nie jestem głodna, już późno. Idź spać. Pani Ludecka? Jest pani tutaj? A, dobry wieczór. A czego pani tak po ciemku siedzi? No i co pani na to, że i gaz już mamy? Miałem nosa, że wyszykowałem najpierw ten pokój. Odczułem, że pani do nas wróci. Razem... Ale chyba Marysi nie stało się nic złego. Nie, Marysia jest zdrowa, tylko... Tylko co? Tylko życie mi już obrzydło. A co pani wygaduje, pani Grudecka? Co to pani jest, kaleka, czy co? Niech nam pani wstydu nie robi. Do pracy trzeba się wziąć, a reszta nieważna. Życie przed panią. Jest pani teraz z nami, a w kupie to raźniej. No, głowa do góry, pani Elżbieto. Pan jest bardzo dobry, panie Antoni, ale czy ja się mogę jeszcze na co przydać? A patrz pani, ta moja Julka wszystkich w czasie wojny straciła. I co? Jak teraz pracuje? Widzi pani, tylko razem, a nie zginiemy. Już ja mam dla pani, o, taką pracę. A Marysia? Marysia? Marysia sama do pani biegiem przyleci. No, no zobaczy pani, no już ja wiem. Będzie miał pan inżynier w rękę we wszystkim, że nie ma co gadać nawet. Lepszej sekretarki szkoda szukać, panie inżynierze. Pan Antoni przechwala mnie niezasłużenie. No zobaczymy. Takie może pani przystąpić do pracy. Choćby zaraz. No doskonale. Jedna wódka. Masz pan? Wolnego, panie Cezary. Co się panu tak śpieszy? Muszę zrobić. Ładnie mi pan urządził z Edwardem. Nie rozumiem. No wiedziałeś pan, że mają rozbierać budę i napuściłeś mnie pan na ten interes. No i taki psiakra. Proszę, Wódku. Bardzo pana szanownego przepraszam. Ale ja do tej spółki nie należałem. A propos spółki. Mam dla pana coś bardzo ciekawego. Nie, zawracaj mi pan głowy bzdurami. Pomimo, że innych nie udało się jeszcze osadzić pod kluczem, władze śledcze są na ich tropie i oczekuje się z godziny na godzinę. No, nie wiem, że mnie depczą po piętach i pan o tym też wie. Ja muszę mieć paszport natychmiast. Mam dla pana paszport, ale... Co? Myliłem się co do ceny. Miałem wielkie trudności, pan rozumie. Ile? Tak.
pan oszalał? Jeśli to panu nie dogadza, to... Pokaż pan. Może znów chcecie mnie wykiwać? Tylko z rączki do rączki. Jesteś, widzisz? Zupełnie ta sama. Tak. A tutaj to jest pani Elżbieta, moja nauczycielka ze Sznurzynki. Co mówisz? Naprzód jej się bardzo bałam, a teraz ją mocno kocham. No pewnie, przecież to twoja mama. Przecież ja mam inną mamusię. To jest inaczej, Marysiu, żebyś wiedziała, że twoja prawdziwa mamusia jest ta nauczycielka ze Śnieżynki. A ta, o której ty myślisz, że jest twoja mamusia, to jest taka twoja ciotka Anna. Ja tego wcale nie rozumiem. Tego sama nie zrozumieć. Spróbuj tak zawołać. Mamusiu! A która pierwsza przyleci, będzie ta prawdziwa, dobrze? Dobrze. Mamusiu! 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 Kochanie mój. Jaka to będzie ulica? Tu będzie Marszałkowska, a tutaj zrobimy naszą. Ale oni nie budują, a rozwalają. Zobaczcie, jaka będzie Warszawa. Popatrz, Marysiu, kto tam idzie. Mamusiu, mamusiu. Mamusiu, gdzie byłaś tak długo? No, widzisz, córeczko, mamusia pracuje. Po co wszyscy pracują? Mój Antoni i ciotka Lucia i ty. Żeby było lepiej u nas, żeby jak najprędzej odbudować naszą Warszawę. A ty też budujesz Warszawę? Ja też, kochanie. A za kilka lat, kiedy Marysia stanie tu, spojrzy przed siebie. Niech Warszawa
Waszych czerwonych, naszych win. Młody dłoń, wiernie dłoń.